Wałeckie spotkanie przede wszystkim skierowane było do ludzi dorosłych, którzy na co dzień korzystają z pomocy ośrodków dla osób niepełnosprawnych, jak na przykład środowiskowe domy samopomocy czy warsztaty terapii zajęciowej. Będziemy wracać do takich jakby przesłanek zdrowia psychicznego, które są na wyciągnięcie ręki, czyli jedz zdrowo, dbaj o ruch, śmiej się, dbaj o emocje, dbaj o relacje. Dla osób z niepełnosprawnościami kluczowe jest nie zamykanie się ze swoimi problemami w domu. Ważne jest, aby się otworzyć na relacje z innymi ludźmi, bo to integruje i pozwala nabrać pewności. Jedną z jakby symptomów choroby psychicznej czy kryzysu psychicznego jest zamykanie się ze swoim problemem w czterech ścianach jeszcze. Więc to wszystko ma służyć temu, żeby gdzieś nabierali pewności nasi uczestnicy, w ogóle osoby i wychodzili w środowisko. W pierwszej kolejności zamiast od razu udawać się do specjalisty, można skorzystać z tego, co daje nam natura. Wystarczy w tygodniu spędzić 2 godziny w lesie, być odizolowanym od jakichkolwiek bodźców zewnętrznych. A taka kontemplacja w otoczeniu natury to tak zwane kąpiele leśne. Tu chodzi o to, żeby być w lesie, być świadomym, być otwartym na bodźce, czyli słuchać, oglądać, wąchać, dotykać. I w zasadzie wystarczy być w tym lesie. Bez wątpienia na nasze samopoczucie psychiczne wpływa również odpowiednie żywienie. Jak podkreślają specjaliści, warto jeść regularnie i zdrowo. A zdrowo to znaczy, że posiłki powinny być bogate w witaminy, składniki mineralne, białko, które jest ważne dla naszych komórek, dla mózgu. Składniki mineralne, które wzmacniają naszą krew, kości. Jak się okazuje, najczęstszy i największy błąd związany z nieprawidłowym żywieniem jest prozaiczny. Można go w bardzo prosty sposób naprawić. Ludzie przeważnie nie zjadają śniadań. Jak dla mnie śniadanie jest podstawą, ono daje nam energię, daje nam budulec na cały dzień. A jeżeli nie zjemy tego pierwszego posiłku, odkładamy go później. To potem jemy w nadmiarze, a to powoduje choroby związane z metabolizmem, czego przykładem jest otyłość. A ta ma kolejny negatywny wpływ na nasze psychiczne samopoczucie.